Koncentrujcie się tylko na smakach. Nie wiem, czy mój zmysł smaku jest na tyle dobry, żeby teraz zgadnąć 10 produktów. To jest ekstremalnie trudne zadanie. Bardzo trudne dla wielu profesjonalistów, fanatyków gotowania, miłośników dobrej kuchni. No, trochę słabo to wygląda. Ta konkurencja wyłoni... Celina i Kasia w finale. Oby. O pełną mobilizację. Żeby każda z was... Trzymam kciuki, że Celina versus Kasia to byłoby idealne. Absolutnie wszystko, co w jej mocy. Jasne? Tak jest. Niech wygra najlepsze. Każda z uczestniczek spróbuje 10 różnych składników. Zadaniem pań będzie odgadnięcie nazw produktów. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymają 1 punkt. Suma punktów zadecyduje, która z pań zdobędzie... Oby Klaudii bąbelek przesłonił myślenie. Zaczynamy. Paulino, czyń swoją powinność. Pierwszym składnikiem, którego spróbują panie, będzie cydr. Ja nie wiem, jak cydr smakuje. To jest białe wino. Dało po nozdrzach. 0 punktów. Spartaczyłam. Co to jest? Znam ten smak, tylko nie wiem skąd. Kwas chlebowy. 0 punktów. Co? Można się na tym pomylić. Od Krejka. To cydr. Mogłam się troszeczkę dłużej zastanowić. Drugi składnik. Drugi składnik to syrop z pędów sosny. Ale to powinny znać. Smak fermentowanych malin rozszedłby się po to było w kuchni nieraz. Malina. Kompletne pudło. I znowu 0 punktów. Suszona śliwka. Szef Amaro z pewnością potrafi z suszonej śliwki zrobić płyn. Syrop. Jaki syrop? Już był problem, już był problem. Klonowy? Co? I tak strzeliłam po prostu, żeby strzelić. Trzecim składnikiem, którego próbują uczestniczki, jest rokitnik. Cóż to takiego? Też nie wiem, jak smakuje. To jest porzeczka, ale na pewno nie czerwona. Czarna porzeczka. 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 Rokitnik musi bardzo podobnie do porzeczki smakować, że wszystkie tak samo odpowiedziały. Czwarty składnik to rzodkiew. No come on. Czuję pod zębami taki charakterystyczny posmak. Byłam z kalafiora. Brawo, Celina. Świetna wyobraźnia. Po prostu koło fortuny. Co to jest? Czarna rzepa. No, jak dla mnie to jest bardzo rzepa jest podobna. Byłby smakowy. Nie ma za to punktu. Wstyd mówię jak cholera. Teraz panie spróbują sproszkowanych andrutów. Dostaję do buzi. Czy andruty to nie są ryby? Trochę się zakleiłam. Nie jestem w stanie nawet wciągnąć śliny. Co to są andruty? Odpowiedź andruty. O! Zdobyłaś punkt. Kto z nas w dzieciństwie nie jadł andrutów? To są andruty. Były witam, w faktorze bułki tartej. Takie wafle? Czekajcie, ja sobie wygoogluję, czym są andruty, bo nie wiem. Andruty. Andruty. O słodki Jezu, przypomniałeś mi. Najbardziej lubiłem z masą kajmakową albo z masą cytrynową. Albo z masą cytrynową. To jest to. Dziękuję, Ziutka, za 21 miesięcy. Andruty. Andruty. Oj, proste. Szóstym składnikiem będzie sztaf. Czuję, że to jest jakiś liść, jakieś zioło. Chwileczkę. Myślę, że... U mnie się to nazywało wafle. U mnie wszyscy na to mówili wafle. Nikt na to nie mówił andruty. U mnie wszyscy wafle na to mówili. Po prostu. Dlatego nie znałem nazwy andruty. To szczaf, ale sobie myślę, że szczaf przecież jest bardziej kwaśny. Odpowiedź brzmi... Sałata roszponka. No, nie jest to roszponka. Szczaf? Szczaf to szczaf! Szczaf. Szczaf. I zgadłam. Kolejny składnik, którego spróbują panie, to przegrzebki. Dostaję jakąś galaretkę do buzi. Co to jest? Czerwona kapusta. Niestety nie wiem. To już wolałam powiedzieć, że nie wiem. Sam smak tu czuć było, że to jest rybnego coś, coś takiego przegrzebki. Hello, dziękuję za 9 miesięcy. Nie było. Klaudyna. Kolejny składnik. Nie podoba mi się, że Klaudia ma 3 punkty już. Masło klarowane. Czuję taki posmak jakby migdałów. Migdały. Migdał. Nie. Kojarzyło mi się to z taką zasmażką. Smakuje jak masło z bułką tartą. Masło klarowane. No ale czy ja na to wpadłam w tych goglach? Na pewno masło. Jakie? Masło śmietankowe. Co? Nie. Czas na białko kurzego jaja. Od razu wiem, że mam do czynienia z jajkiem. Jajko. Nie jest to całe jajko. Jajko. Co to jest? Mówi jajko, ale no banalne trochę, nie? Ser mozzarella? Co? Konsystencja była tylko sera. No konsystencja jest podobna, tak. Ostatnim składnikiem, którego próbują panie, jest ocet winny. Ocet winny. Dodaję go co serwis do marynaty z warzyw. Ocet. Jaki? Kurczę. Jabłkowy powiedz, wydaje proszę. Wydaje mi się, że winny. Uhu, kurwa. Szaleństwo.
Ocet winny. No, ocet winny, o, no to nie, ocet Klaudia winny, finale. Się rozkminiać. Pora na ogłoszenie wyników. Sadek. Która z pań ma już Sadki. Bezpieczne miejsce w wielkim finale. Sadki. A zatem pierwszą finalistką trzeciej edycji Piekielnej Kuchni będzie dogrywka, dogrywka o drugie miejsce. Klaudia, 4 punkty. Brawo. Ja jestem w finale. Gratulacje. Nie spodziewałam się w ogóle. Jeszcze nie wierzę. Gratuluję. Dziękuję. Jesteś bezpieczna. Masz gwarantowane miejsce. Myślicie, że nie będzie dogrywki? W finale. Dlaczego gwarantuję tylko jedno miejsce, a nie dwa? Obłęd. To jest jakiś obłęd po prostu. Powiedziałaś 10 tygodni temu, że przyjechałaś zawalczyć o finał. Jakie to uczucie być w tym finale? Niesamowite. Halo, ja jestem finalistką trzeciej edycji Hell's Kitchen. Ja, Klaudyna. Cieszę się bardzo. Dopiłaś swego? Tak. Obiecałam sobie, że już nie będę płakać. Jeszcze raz, brawo, Klaudia. Klaudia zasłużyła na to jak najbardziej, więc cieszę się, że jest w finale. Klaudia, ogromne gratulacje i szacunek. No też mi się wydaje, że Klaudia nie wygra finału. Ale zobaczymy. O, historia! Życie prywatne kucharza! Jest to mała miejscowość, około 20 tysięcy mieszkańców. Ale możemy poznać. Moim marzeniem było pracować na kuchni. Bo w sumie nie znamy. To marzenie spełniłam. Z moim bratem prowadzimy restaurację. Mikołaj, desery są do zrobienia. Odkąd ja pamiętam, zawsze się ze mną kłóciła. Dobra, jest git. Dla mnie to jest za duże tu. A taką malutką to co, jak ma się dać? To kosztuje 14 zł, Mikołaj. No i przeważnie w tych kłótniach ona wygrywa. Po prostu wstyd. Temperament bardzo ognisty. Potrafi czasami przyjść na kuchnię, rzucić nawet garami. No Daniel, nie rób sobie jaj, proszę ciebie. Ale to jest tylko chwilowe. Lubię rządzić, ale mój brat potrafi mnie troszeczkę utemperować. Paweł rządzi. Raz, dwa, szybciej. Mamy dwa różne charaktery, ale on jest za mną, a ja jestem za nim. Dawaj, wyprostuj. Imponuje mi przede wszystkim tym, że walczy do końca. Jesteśmy drużyną, czy nie jesteśmy? Ją? Jesteśmy. Pójdź na tatara, zrób tatara dobrze. Masz walczyć, jesteś nienormalny jakiś, walcz! Mam dużo w sobie siły, bo wiem, o co walczę. Chcę się uczyć cały czas. Bo to tu jestem, dla siebie i dla mojego dziecka. O nie, dobra, dobra. No dobrze, ja zrobiłam to samo. Dajesz się, to jest pewne. Teraz nadchodzi mój czas. Czuję, że mogę wszystko, nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. To są wspomnienia, to nie był ul, to były wspomnienia. A was, dziewczyny, czeka dogrywka, bo mamy jeszcze jedno miejsce w tym finale. I musicie mi udowodnić, że zasługujecie na to miejsce. Jeszcze moja szansa jest gdzieś tam. Przygotujecie kaszotto. Już w ogóle krew z mózgu mi odpłynęła ze strachu. Czekam na kaszotto. Kreatywne, perfekcyjnie wykończone, przemyślane i wyserwowane na miarę finału Piekielnej Kuchni. Tak jest, kaszotto. Jestem bardzo spokojna i wiem, że wszystko mi dzisiaj wyjdzie. Macie na to zadanie 40 minut? Okay. 40 minut to wystarczający czas na zrobienie dobrego kaszotta. Klaudia uda się do domu, a wy udacie się do kuchni i będziecie walczyć. Obydwie dajcie z siebie wszystko. Czas start. Kasia i Celina mają 40 minut na przygotowanie kaszotto, czyli dania a la risotto. A mógł im dać sos holenderski z blinami, jak ktoś napisał na czacie. No mógł im to dać. Na bazie dowolnej kaszy. Chora, stresik jest? No, pewnie, że jest. Ostatnio taki stres odczuwałam, kiedy pisałam maturę. Sama nie wiem, ale... To biorąc pod uwagę, ile ty masz lat, Kasia, to nie wiem, to było pół roku temu. Dodała koziego sera. Po prostu jest taki Saigon we łbie, jeszcze większy u mnie niż zwykle. Jaka kasza? Gryczana. A u ciebie? Tak, samo, szefie. Wyraziste smaki finałowe, wykonanie perfekcyjne. Tak jest, szefie. Wszystko idzie sprawnie, wyrabiam się w czasie. Troszkę bazylii jeszcze. Ja robię to z absolutnym uśmiechem. Zobaczymy, czy zadziała klątwa czarnej wdowy, widzowie. Z ogromnym poczuciem radości. I teraz zajmujemy się tym. Czyli ja zaczynam smażyć, dobra? Biegam jak poparzona. To już wystarczy. Generalnie ja tu w ogóle jestem przerażona od 10 tygodni. Myślę, że jak stąd wyjdę, to mi taka mina zostanie. Za ile będziesz gotowa? Taka się i taka została. Jeszcze chwila. Dotarłam tak daleko, spełniło się moje marzenie, dotarłam do etapu czarnych bluz. Wiem, że stać mi na jeszcze więcej. Jeszcze pół minuty z tą kaszą. Mam w głowie właściwie tylko stawkę, o jaką walczę dzisiaj. O to, że walczę o być albo nie być w finale. Celia, kończysz? Jestem. 10. Chodź. 9. Mam totalny mętlik w głowie, jeżeli chodzi o werdykt. Ręce mi drżą, nogi mi drżą. 3. Niech wygra najlepsza kasza. Wow, 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 wow. Chcę to jeszcze raz zobaczyć. Chodzi o werdykt. Ręce mi drżą, nogi mi drżą. 3.
Wow, ale to jest ładne. Niech wygra najlepszy kaszot. 2-1. O! Co to jest? Co to jest? Co to jest? Po prostu będzie, co ma być. Celina, co przygotowałaś? Jest to kaszot. To jest z Celiny takie ładne? Kasia zrobiła takie gówno? Yeah. Ja się spodziewałem, że to Celina zrobiła takie brzydkie, a nie Kasia. Co jest? Kaszot to z kremem śmietanowo-grzybowym z dodatkiem olejów orzechowskich. Tak mi mów, Celinka, tak mi mów. Tutaj dodałam jako dodatek z serem ricotta, z ziołami. Fajnie, to starałam się zrobić z moją inwencją twórczą. Wiem, że smakuje naprawdę bardzo fajnie. Fajny pomysł, ułożenie tego estetyczne. Mimo tego sosu, który zrobiłaś, on jest bardzo dobry. Ta emulsja, która miała połączyć. Mhm. Szefie, mam nadzieję, że to jest kaszotto na miarę finału. Kasia? Wygląda na pewno. Moje kaszotto jest z dynią, z czosnkiem, syropem klonowym, cynamonem i odrobiną śmietany kremówki. Dynia, syrop klonowy, śmietanka. Co to jest, kurwa, deser? The fuck? Kaszot to jest na kozim serze. To też dodaje odrobinę pikanterii całemu kaszotto. Z pewnością nie było to perfekcyjne kaszotto. Jeszcze cynamon. Jest pewna prostota w tym daniu. Trzy składniki tak naprawdę. Dynia, kozi ser. Sprytnie położony pod spód, żeby to ciepłe kaszotto zrobiło robotę, rozpuściło go, doprawiło. Jedno zdań jest bliżej temu, co ja uważam za kaszotto. I to kaszotto, które zaprowadzi jedną z was do finału, przygotowała. Nogi mi drżą, serce wali jak oszalały. Wszystko może się wydarzyć, w tym programie zawsze wszystko może się wydarzyć. Niech wygra najlepsza, no. To bardzo niewielka różnica. Jest mi koszmarnie niedobrze, ale to chyba ze stresu. Serce mi wali, tylko czekam na ten werdykt. Mam złe przeczucie. No kurwa, no! Co to ma być? Jestem... To znaczy, że... To! Kasia. Nie chuja. Nie chuja, nie wierzę w to, kurwa. Nie wierzę w to, kurwa. Mogło być smaczne, jasne, ale wyglądało jak gówno. Nie wierzę, że Wojtek Modesamaro, który miał mak wyjazdkę Michelin, który pracował pod okiem samego Gordona Ramsaya, dla którego prezencja dania i wszystko jest absolutnie, kurwa, najważniejsze. I nie wierzę w to. Po prostu, kurwa, nie wierzę w to. Po pierwsze, spoiler alert, to jest po pierwsze. Po drugie, gdzie to jest? Odklejka, kurwa, się tutaj zalicza. Gdzie jest, kurwa, producent dzwoni? Gdzie jest producent? Tu jest. Po prostu, kurde, producent chce walkę o Marcina i tyle. On chce walkę o Marcina. Odklejka, totalna. Kurt się w szpitalu przewraca. Kurt się przewraca w szpitalu. Walka od tego. Plot twist? Nie, to nie jest plot twist, to nie. Jestem w finale. Jestem w finale. To znaczy, że może nie wcale ze mnie... Taka do luftu kucharka. Jest to kaszotto. Na miarę finału. Jeszcze w to nie dowierzam troszeczkę. Celina, to odklejka, jest Amaro. W ziarnie. Ale to jest odklejka do zawodników, nie do Amaro. Nie mam poczucia, że jestem przegraną. Zrobiłam danie. Szkoda, wydaje mi się, że Celina po prostu by nie zrobiła kontentu, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że to jest problem taki. Mają Klaudię z dzieckiem i mają młodą Kasię. Celina jest miła, jest kulturalna, nie odpierdala jej, każdy ją lubi. Wydaje mi się, że po prostu Celina tutaj buduje gorszą historię dla finału, aniżeli Kasia. Wydaje mi się, że w ogóle oni chcieli, żeby finał to nie była Klaudia, tylko była Celina i Kasia. I wydaje mi się, że to byłoby zajebisty finał, ale się okazało, że zjebały na tym próbowaniu po prostu i Klaudia się prześlizgnęła, bo tamte no i tyle. Tak, to jest moja teoria. To jest moja teoria, że miało być tego. Miał być finał Celina kontra Kasia, no ale... Które smakowało szefowi Amaro. Gratuluję. Dziękuję bardzo. To była tak nierealna rzecz dla mnie jeszcze 10 tygodni temu, że trudno jest w to uwierzyć, ale no to się chyba stało w końcu.
mieszkam w Katowicach, właściwie całe życie. No, ale twoją historię mogę poznać. Zawsze chciałam robić coś ciekawego w życiu. Kasia chodziła na taniec towarzyski, na rap. Próbowałam grać na perkusji. Przynajmniej będzie o dzieciach. Pasji było wiele. Chciałam zostać lekarzem, niestety nie powiodło się, więc studiuję zarządzanie. A. Można powiedzieć, że jestem zwykłą dziewczyną ze Śląska. No tak. Kasia zawsze lubiła gotować. Zarządzanie. Ale kiedy zaczęła myśleć o gotowaniu? Nie wiem. Jak byłam mała, większą część dnia spędzałam u mojej babci. Może być 150 stopni? Może być. No, 150. Okej. Okay. No, jak przychodziliśmy z przedszkola, tośmy zawsze robili sobie różne takie dania. To nakładaj te pieczareczki ładniej. Dobra, damy radę. No, myślę. Po babci, no bo po kim może to mieć? Dziękuję za pomoc. No. Moje serce. Nie wiem, jaka bym była bez niej. Kasia! Dobra, no bo już głodni jesteśmy. Już, spokojnie. Goście, spokojnie. Stolik Radia Z, jeśli niecierpliwi. Mojej mamie. Jajo jest super ścięte. Powinno to być, Kasiu, ciut dłużej w piekarniku. A według mnie nie. Podobno Kasia jest moim odbiciem. Mamy bardzo zbliżone charaktery. Mamusia nie chce. Mamusia nie chce, bo jej nie smakuje. Czasło, ile go mamy. Rolę ojca w moim życiu zastępuje mój ojczym, Krzysiek. I teraz nie wiem, o co chodzi, ale... Co nie tak z zarządzaniem? Nie, no nic. Jeżeli idziesz na zarządzanie z celem pójścia na zarządzanie, to spoko. Po prostu zarządzanie to jest jeden z tych kierunków, gdzie dużo osób idzie, bo im w czymś nie wyjdzie, więc a dobra, chuj zarządzanie. Jeżeli idziesz na zarządzanie z myślą o zarządzaniu, to jest okej. Okay. Ale chodzi o to, masz. W roli ojca sprawdza się w 100%. Dlaczego wzięłam udział w programie? Wiedziałam, że muszę coś zrobić ze swoim życiem, bo stanęło ono kompletnie w miejscu. No i tak usiadła do komputera i zgłosiła się. Katarzyna, spróbujesz? Tak, szef. Chcemy cokolwiek wydać, cokolwiek. Nie zawsze potrafi tak do końca walczyć o siebie. Demokratycznie wybierzcie najmocniejsze tym razem ogniwo. Nie, wybrali Martę. Jak nie ma czasu na przemyślenie, to w tym momencie wycofuję się. To dziwne uczucie, gdy oglądam Kasię co w telewizji. Przeprosicie ludzi, że nie dostali jedzenia. Chyba czerwona lampka, nie widzę. Ja cię kręcę. O, to my widzowie, tak reagujemy. Kasia podejmuje takie działanie bardziej pewne siebie. Dla mnie to jest punkt. Bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję, szefie. W piekielnej kuchni nauczyłam się pewności siebie. Marcin, steak był medium well, nie medium rare. No trzeba go robić jeszcze raz. Mała, drobna, ale pewna, zdecydowana siła. Ciekawe, co myślą o... Ruchańsko momenty. Pewnie cała rodzina takie. Dajesz, Kasio, to już. Serwis, pierogi, pierś, antrykot, medium rare. Dziękuję bardzo. Ja mi jest przykro, że Marcin nie jest w finale i nie ma pokazanych momentów, jak jego żona ogląda. Żeń tą drogą może kiedyś uzna, że jest doskonała w tym, co robi. Dla mnie już jest. Pomysł w programie to przyspieszony kurs życia, ale też dawka wiedzy, której nigdy się nie zapomni. Gotowanie to moja droga w życiu. Celina, powinnaś być z siebie dumna. Dotarłaś bardzo daleko. To jeszcze nie koniec mojej przygody z gotowaniem i wiem, że wszystko się dzieje z jakiejś przyczyny. Nie chcesz zatrzymać? Nie wiem, totalnie jak patrzę na Celinę i patrzę na jej ogarnięcie, totalnie mi się wydaje, że ona wyszła z piekielnej kuchni i otworzyła swoją restaurację jakoś, nie wiem, tydzień później. Jest to zajebista restauracja. Wygląda, daje mi taki vibe po prostu. Z przyjemnością. Dziękuję bardzo, szefie. Dziękuję. Szef poczuł moje serce na talerzu i tylko to się dla mnie... No i Celina jest jedyna, która nie poleciała na Marcina z tej trójki. Liczy. Zrobiłaś gigantyczny progres. Ja to widzę. Dziękuję bardzo. Bycie w piekielnej kuchni pozwoliło mi zrozumieć, jak ważne jest dla mnie gotowanie. Kasia, mam jeszcze dla ciebie i dla Klaudii dzisiaj niespodziankę. Zabiorę was dzisiaj wieczorem do atelier. O! Happy birthday! My lucky day. Ale nie będziecie jeść. O. Nieważne. A mogę zmywać naczynia. Dzisiaj jadę do atelier Amarą. Po prostu muszę je zachęcić do finału, spotkanie z Marcinem. Zobaczycie, jak wygląda serwis. No, nie wierzę w to, ale autentycznie w to nie wierzę. Prosiłbym, żebyś przekazała to Klaudii. Oczywiście, szefie. A teraz obydwie idziecie do domu. Tak, tak jest. Kasia, przygotować się. Celina, niestety spakować. Tak jest. Możecie iść do domu. Dziękujemy bardzo. Po prostu to jest zwieńczenie 10 tygodni mojej ciężkiej pracy, no tutaj. Jakoś poszło.
takie emocje, że... Ja jestem jeszcze w szoku, więc przepraszam za moje reakcje. Bailando! Chyba niezadowolona trochę z finału. Ja się mogę z wami pożegnać jeszcze w domu. Jezu, ale to jak to? To jest płacze. Tak, oczywiście, Patrycjo. Właśnie teraz jest. Nie. Tak. Wracam przede wszystkim do domu, do mojej córki. To jest dla mnie najważniejsze. Ciao, papa, tio, padom, kupa, saloniku, papa, pa. Mam takie poczucie ogromnego kroku naprzód. Jesteśmy w finale, stara! Jaki żar! Jesteśmy w finale. To jest... Ostatni moment przyjaźni, bo zaraz w atelier jadą. Żart? Zaproszenie szefa Amaro z pewnością nie było żartem. Nie mogę się doczekać. To jest tylko sen? Nie wiem. Cześć. Dzień dobry. Dobrze, szefie. Obłęd. Naprawdę, ludzie, obłęd. Jesteśmy w trakcie serwisu, więc głosy ściszone. U nas wielki harmider, krzyk, przekleństwa i wszystko naraz. Zobaczycie dużo elementów, które znacie. Nie tworzymy czegoś, co jest tylko tutaj osobno. W piekielnej kuchni osobno są elementy spójne. Zapraszam do środka, poobserwujecie trochę naszą pracę. Już jestem całkiem... No. Po kuchni oprowadza dziewczyny Łukasz Kawaler, zwycięzca pierwszej edycji. No wtedy, wtedy był kawalerem. Ten chips na górze to chips z cebuli z dużą ilością czekolady, karmelizowanymi włoskimi orzechami. Widać, że wie co robi. Opisał Good Beats, mam, dziękuję ci się za Prima. Serce tego miejsca, czyli pas, przy którym pracuje szef, to stąd wychodzą wszystkie dania, to miejsce jest jego. Teraz szef bierze sprawy w swoje ręce. Finalistki mogą obserwować mistrza we własnym królestwie. Szef... Ale ładne są te dania. Skupiony. Jest on kompletnie też inny u siebie na kuchni, jeśli chodzi o sposób bycia. Cisza, spokój, po prostu. A ja raczej dom. Cały czas gadam. Co jest na dnie? Kremowy kozisek z kozią śmietaną. Te dania, które wychodzą, to jest kompletne szaleństwo. Niesamowite, naprawdę. No magia po prostu. Czuję się jak zaczarowana. Patrzy się na to, jak na tworzenie dzieła sztuki. Dzisiaj ja was zaprosiłem do siebie. Jutro wy mnie zaprosicie. Będę u was rano na śniadaniu. Jeszcze chwilowo łudzę się, że to żart. Żebyście miały trochę inspiracji, to dam wam. O kurczę. Oho. To było marzenie moje, więc dziękuję. Win your dreams. Książka. Niespodzianka. Dla mnie. Po powrocie z restauracji Kasia Maro ich odwiedza. Nie mogą wyjść z podziwu. Przepyszny był tatar. Tatar był po prostu... Pszaki były rewelacyjne. Ale zupa jak pachniała, tam od wejścia pachniało grzybami. Cudownie. Szefie Amaro, bardzo dziękuję za spełnienie mojego największego Monika była w tle marzenia. Podobno. Szef przyjdzie na śniadanie? Nie wiem, ale powiedział, że przyjdzie, więc wiesz... Taki, nie wiem, czy to miał być taki żart? No, na żart to nie wyglądało, więc chyba zacznę zastanawiać się nad... Przecież miało się robić śniadanie, halo? Śniadanie, bo obawiam się, że kromka chleba z suchą krakowską może go nie usatysfakcjonować. Dlaczego nie? Spał z tymi szparagami i sosem holenderskim. Ja nie wiem. Dlaczego nie? 15 momentów śniadaniowych. Warszawa budzi się do życia. Ale Kasia i Klaudia już od dawna są na nogach. Przed zapowiedzianą wizytą szefa Amaro dom musi lśnić. A no tak, no tak, no. Dom musi lśnić, oczywiście, no. Tenku, jak kroimy? Może w takie piórka, co? Wszystko musi być perfekcyjne. W końcu niecodziennie gości się ale na dużo różnych odkurzaczy mają. Dzień dobry. Dzień dobry, szefie. Szefie? Dzień dobry. Dzień dobry, szefie. Cześć, jak nastroje? A dobrze, bojowe. Tak? Zaczyłem. To jest prawie najważniejsze śniadanie w moim życiu, bo najważniejsze śniadanie w moim życiu to jest codziennie z moim dzieckiem. Pomysły na serwis już są. Tak jest. Co to będzie? Przecież... Na amuzbusz zamarynuję wcześniej sobie pierś z kaczki. Kochane, jak jest ważne dla ciebie to dziecko. No naprawdę, kochane, no jesteś dobrą mamą, że tak dużo o nim myślisz, ale no, no kochane, no tak. Przystawkę będzie śledź, a na danie główne będą kluski. Modrą kapustę zetnę we włosy, zblanszuję w zredukowanym soku z czarnej porzeczki. Potem będzie... Jezu, kurwa, szparagi, łosoś, a Amaro chciał sobie ojebać płateczki,
tościka z szyneczką i z serkiem, a drugiego tościka z masełkiem i z powidłami. I do tego, a do tego wszystkiego jakieś paróweczki z musztardą i... Będzie plaster, wołowiny, a na górę chips z boczku. Okej. Okay. Na amuzbusz mam sardynki z... Albo peanut butter jelly, po prostu sandwich. Na przystawkę będę miała krewetki, na maśle z... Jezu, kurwa! Tymiankiem. Szef! Na dzisiaj na śniadanie mam dla ciebie 12 momentów śniadaniowych, gdzie przebrniemy przez śniadanie z każdego zakątku świata, zaczynając od Zimbabwe, przez Francję, aż po Japonię. Z pietruszką, na główne daje mam kaczkę z... Matko, bez takich, skrzydłowy amaro, proszę, proszę, no zdarza się, no trudno, no. Że to jest taki klasyk oceniania, przynajmniej we Francji, jak przychodzi inspektor i otwiera kartę dań. I widzi, że jest kaczka, to na 1000000% bierze kaczkę. No tak, no trzeba sprawdzić kucharza. No tak. Szefie będą... Oni mówią o serwisie finałowym? A, to przepraszam, to posłucham jeszcze raz, sorry, bo już miałem... Byłem tak zajebany tymi po prostu daniami. Jabłkowym. Jeszcze raz, przepraszam. Będę miała krewetki. Muzbusz mam sardynki z sosem majonezowym. O, czyli własna potrawa będzie. Będę miała krewetki na maśle z tymiankiem, z pietruszką. Okej. Okay. Na górę mam kaczkę z pire selerowo-jabłkowym. Okej, okay, okej. Z odrobiną cynamonu. Jeden z inspektorów myślał, powiedział mi, że to jest taki klasyk oceniania, przynajmniej we Francji, jak przychodzi inspektor i... Po prostu chciałem posłuchać jeszcze raz tego głosu zaspanego. I widzi, że jest kaczka, to na 1000000% bierze kaczkę. No tak, no trzeba sprawdzić kucharza. No tak. Szefie, będę o tym pamiętała. Ups. Szefie, a jak rozplanować serwis, żeby nam się udało? Chyba najważniejsze jest ciągła kontrola. Znaczy, dzisiaj przebiegniecie dwa maratony. Tak to powinno wyglądać. Mm-hmm. Nie ustawajcie w pytaniu, w nękaniu ich tak naprawdę. To też podpowiem, że jak jest ogniwo, które przeszkadza, no to znacie drogę do domu. Szefie, jak wygrać program. Tak? Naprawdę, to się opłaca. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Niech się szef martwi. Najważniejszy cel. Wygrać ten finał. Nie mogę się doczekać. Dzięki za śniadanie. My również dziękujemy. A całego nie zjadł. Życzę wam tak naprawdę powodzenia. Chyba nie smakowało. I chłodnej głowy. Dziękuję bardzo, szefie. Bo to jest ważne. Dziękuję, szefie. Trzymajcie się i powodzenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Spinka była. Była, była. Pokolenie. A już za chwilę! O chuj, dobra, nie, przepraszam. Pierwszy przekroczyły próg piekielnej kuchni. Dziś staną przeciwko sobie w walce o najwyższą. Otóż nie tym razem! Witam w wielkim finale. Dzień dobry, szefie. Po 10 tygodniach ciężkiej walki, ekspresowej nauki. Nie mogę się doczekać wybierania drużyny. W finale trzeciej edycji piekielnej kuchni. No ale powiedzcie, jakie nastroje? Bojowe. Ja mam wielką nadzieję, że będą wybierać one same, a nie znowu, że producent wybierze, bo tak było w przypadku Moniki i Piotrka, gdzie Piotrek miał przewagę zdecydowanie nad Moniką i dostał chujowszy team. Będę pracować w nowej restauracji szefa. Ja mam ciarki na całym ciele, nerwy, no i generalnie chcę się dowiedzieć, kogo już mam w zespole. No dobrze, to poprośmy to wsparcie. O, miło jak znowu wszystkie widzieć. Brygada Kryzys zameldowała się. Znowu 14 psychopatów w jednym miejscu. Aaaa! Czuję się trochę jak w domu, czuję się jak u siebie. Witaj. Selina, byłaś kurwa tam Litli. Literalnie byłaś kurwa wczoraj. Byłaś wczoraj tam, Selina. Ty nawet pewnie spałaś w tym samym po prostu domu i tylko ciebie tam nie nagrywali. Czy ponownie w piekielnej kuchni? Samo wejście do Helski, czym to jest mega przeżycie i zawsze jest takie samo jak za pierwszym razem. Miło ich widzieć. Bardzo, bardzo miło, szefie. Jak to ja określam, czachadymi. Sebastian, powiedz co u ciebie. Rzuciłem tacę, jestem już kelnerem, pracuję w kuchni, nie poddaję się. To dobra wiadomość. Sandra, co u ciebie? U mnie na razie wszystko po staremu, ale rozglądam się za szkołą gastronomiczną. No takiego scenariusza to chyba nikt nie obstawiał. Marta? Ja tu niewiele miałam czasu, u mnie po staremu, szefie. Współczuję ci troszkę. Daniel. Byłem na intensywnym kursie robienia pierogów w kole gospodyń wiejskich i dwa tygodnie nie robiłem nic innego, jak tylko kleiłem pierogi. No i okazało się, że piekielna kuchnia to pikuś. Przy kole gospodyń wiejskich, tak. Pobiedać nauki takich pań, no szacunek.
Sromu, nie ci się beki. Nie chciałabym jeszcze ich zdradzać, bo nie chcę zapeszać po prostu. Dominik? A, czyli żadna. Mój rybaku? Chcę wyjechać za granicę. Wrócę na pewno z większym doświadczeniem, żebym mógł więcej tutaj pokazać. Marcin, wyprasowałeś kitel na staż już? Wszystko jest wyprasowane, leży i czeka. Ola, co tam u ciebie? Wróciłam do szkoły, trzeba nadrobić zaległości. Celina, zdążyłaś ochłonąć? Jeszcze nie. Justin, co u ciebie? Ja gotowałem, gotuję, szefie, i będę gotować. No i pięknie. Mam się bać? Nie. No szef, jak zawsze, z poczuciem humoru. Roland? Zacząłem pracować nad charakterem. Kobieta przestaje mnie poznawać. Mam nadzieję, że nie będzie na mnie zła z tego powodu. Myślę, że nie, już kazała podziękować. Sebastian, jak zdrowie? No lepiej, szef, ale też długa droga przede mną, długa rehabilitacja. No i ćwiczę risotto w wolnej chwili. Jak siedzę na tym L4, to ćwiczę risotto na leżąco, szef. A tak zupełnie na serio, czy ty dasz radę dzisiaj z którąś z dziewczyn pogotować? Szef, długo się biłem z myślami, ale nie chciałbym zaszkodzić żadnej z dziewczyn. I niestety nie podejmę się dzisiaj. No nie szkoda, tak szkoda, szkoda, szkoda. Miałem nadzieję, że Szromu będzie brać udział. Będziesz szkoda. Naszym gościem dzisiaj podczas finału. Dziękuję, szef. Rozumiem, że pozostali są w pełni sił? Szefie, ja nie czuję się dzisiaj najlepiej i uważam też, że to byłoby nie fair w stosunku do Klaudii, jak i do Kasi. Nie, producent zadzwonił. Skoro Szromu zrezygnował, to druga osoba też musi zrezygnować. Ktoś musi też zrezygnować. Coś znowu się stało? Ta dziewczyna, jak nie zrobi jakiegoś show, to nie jest sobą, wiadomo, no. Po prostu mam problemy zdrowotne, o których nie chcę mówić. Prawdopodobnie tylko by utrudniała sprawę. Ja uszanuję twoją decyzję, ale żebyśmy mieli jasność, to są powody wyłącznie zdrowotne. Tak jest, szefie. Olka, wiesz co, naprawdę już lepiej nie wyjaśnia i zdejmij sobie czemu lepiej nie, tak? Tam plecy, on miał problem z plecami. Usiądź wygodnie i popatrz, jak ciężko pracujemy. Pora wybrać zespoły. Klaudia, na blind teście wygrałaś, a zatem jako pierwsza dokonasz wyboru. Marcin. Pierwszej osoby. Marcin. Wybieram Marcin. Wybieram Marcina. Coś czuję, będzie porobić. Nie gotuję z Kasią, to gotuję z Klaudią, także teraz będę dążył do tego, żeby Klaudia wygrała. A, wiedziałem, kurwa. Że nie jest dysponowany. Łatwiutko. Marcina. Dziękuję. Kasiu, twój pierwszy wybór? Mój pierwszy wybór pada na Celinę. Celina, Marcin jest 12 lat kucharzem. I ładnie, bez bólu dupy. Kota, ale ty jesteś radcą prawnym, a falisz tatara tak jak i on. Klaudia! O Boże. Karolan, zapraszam. Mam nadzieję, że podoła. Nie wiadomo, co mu odwali. Może zacząć nagle ci płakać i palić głową, nie rdzewkę. Kasiu? Wybieram Martę. Ja i Celina to dobry lepsze wybór. Niż po prostu Marcin. Dobry wybór. Klaudio, trzecia osoba. Zapraszam Anię. Tu jest taka mała zagwozdka. Trochę bo zdziwienie. Chciałabym pracować z Kasią. Trochę Kasia, zdziwienie. Twój kolejny wybór. Mam nadzieję, że nauczyłeś się dobrze robić te pierogi. Zapraszam bardzo cię, dobrze. Danielu. Idealnie. Teraz potrafię ulepić lepsze pierogi niż nawet sam szef. Klaudia. Fredka. Przepraszam. On ma na imię Justin. Zapraszam. Dawać mi te antrykoty, dawać mi te przegrzepki. Fredka. Mam ci energię. Oj. Trzeba będzie nadrabiać własnymi rękoma. Kasiu, kogo wybierasz? Wybieram Sandrę. Dlaczego? Jakiś tam plan na Sandrę mam. Jeszcze tylko nieustalony. Kasia ze mną wygrąży na bank. Klaudia, ostatni wybór. Rybaku, zapraszam. Nie wiem, dlaczego Sandrę wybrała. Nie dziwi mnie to, że jestem ostatni. No wiadomo, byłem gdzieś tam od pierwszy najsłabszy, że tak powiem. No i zawsze ci tam damy jakieś gary do umycia, nie przejmuj się. Sebastian, zapraszam. Naprawdę się boję, co uda mi się z nich wykrzesać wszystkich. Widzę potencjał, na pewno, i wierzę też bardzo, bardzo mocno Marcina, który na pewno mi dużo, dużo pomoże. Chciałbym, żeby dzisiaj każdy z was dał z siebie. No dobra, no to poza Sandrą, team kurwa Kasi jest dream teamem. Jest dream teamem. I moim zdaniem brak Marcina to tylko wzmacnia ten team jeszcze bardziej. To jest dream team. Wszystko. Vuxipi, dziękuję dla za 4 miesiące. Drużyny i finalistek. Czy to jasne? Tak. W takim razie idźcie do domu, przebrać się. I czekam na was w kuchni. Zapraszam. Domek! Ja za nim tęskniła, nie? Bez kuchni. Normalnie już tak wkręciła mnie, że tu mogę zostać normalnie do żywocie, nie? No do żywocie to jest dobre określenie, biorąc pod uwagę, że jesteś w więzienie. Powiedziałam też, że to wygrasz, tak? Sercem jestem z Klaudią i życzę jej wygranej.
miał bo myśl, no, czekaj się, poleżę sobie. Co tam dupaka? Och, och! Aha! Och! No nie, dziękuję. Kiedy uczestnicy zakładają kitle, Ola zauważa, że dużo ją ominęło. Dziwnie ogolony. Dziwnie. Mi też nie podoba mi się. Mi też nie. Ale... Wolancio! Takiego też mnie boli. Ja pierdzielę nie wierzę w to, co się tutaj dzieje. No, to chyba ja jestem w finale, więc kto tu kogo woli? Ja pierdolę. Ja na miejscu żony Marcina, gdybym oglądała coś takiego, może bym nie była szczególnie zadowolona. Jak drużyny? Gotowi? Tak, szef. No to wychodzimy. Obrączkę jeszcze miał. Teraz nie ma już odwrotu. W piekielnej kuchni czas na finałowy serwis. Jeszcze, widzowie, jeszcze. Justin, obrawiasz jęziora z blinami. Ja ci pomogę, tak? Kto się spodziewał, że krew się poleje. Justin na jeziorze. Mogę wam obiecać, że ja dam dzisiaj z siebie wszystko. Mam nadzieję, że wy mi pomożecie to wygrać. Masz mnie za swoimi plecami. Wielki szacunek, Celina. Wiem, że się nie zawiodę. Dalej, Ania, co robisz? Warzywa, zupa i kurczak. Dam z siebie wszystko. Bardzo na was liczę, kochani, nie jesteście tu przypadkowo. Kasiu, to znaczy powiedzmy sobie szczerze, kurwa, kto jest w kuchni niebieskiej, kto jest w kuchni czerwonej, łatwo. Musimy dać radę. Chyba gołąbki. Tatar, antrykot, trzy grzybki. Damy radę, tak? Dobra, jedziemy. Czerpmy też tego przyjemność, w końcu gotujemy dzisiaj. Tak, tak jest. Do roboty. Drużyny Kasi i Klaudii rozpoczynają przygotowania do serwisu. Wszyscy są w boju. Nie wybierali talerzy. I dobrze. To był słaby element, bardzo sponsora. Przede wszystkim, to był beznadziejny sponsor. Porządek, tak bo się w tym nie utopimy. Walczyć się o pracę u boku szefa Amaro, więc... Jedziemy! Kasia, ty brałaś krewetki? Są gdzieś krewetki, Marta, nie pytaj, tylko szukaj i proszę o odrzucenie szóstego biegu. Kasiu, ja jestem już na siódmym i ósmym biegu, nie musisz się martwić. Klaudia chyba również może być spokojna. Justin pracuje na najwyższych obrotach. Ty robisz gołąbki? Tak jest. Wiesz, jak przyjutko wszystko, nie? Tak. Dobra, okej. Klaudia to jest jedna z nielicznych osób, którym naprawdę tutaj życzyłem wygranej od samego początku. Czy pobożne życzenia i dobre chęci Zacznijmy od tego, kurwa. W czerwonej kuchni używają winiary, majonezu winiary jako składnika. No, kurwa, nie mogą wygrać. Szanujmy się, co nie? Co jest team niebieski, majonez, co nie, kielecki i mamy, kurwa, team winiary majonez i team czerwony, co nie? Wiadomo już, kto wygra. Wystarczyło tylko pokazać. Starczą by... Ewentualnie Mosso, co nie? Mosso też jest super. Dwie drużyny perfekcyjnie przeprowadziły serwis. Jedziesz, musisz trzymać tempo, bo jak mi strzeżą te buraki, to cię zabije po prostu, rozumiesz? Domyślam się. Sebastian niewiele potrafi zrobić, ale stara się chociaż. Zapraszam wszystkich na kuchnię czerwoną. O Boże. Chyba musi się jednak obyć bez boskiej pomocy. Czas na finałowy serwis. Jak idą przygotowania? Pełną parą, szefie. Pełną parą, jak tak? Wszyscy wiedzą, co mają robić? Tak, szefie. Tak, szefie. Chcę wam jeszcze tylko przypomnieć, że to Klaudia i Kasia dzisiaj rządzą. One sprawdzają, akceptują i wysyłają dania. Każdy z was jest teraz tym finalistą. Pracujecie na ich dobro, na ich sukces, ale też pokazujecie się od czysto ludzkiej strony. To jest również część waszej wizytówki. Nie będziemy w nieskończoność przedłużać. Gotowi? Tak, szefie. Pawle, więcej niż majonez. Tak, szefie, pełna gotowość. Możemy zaczynać. A zatem, Pawle, zaproś gości na popis w wykonaniu naszych finalistów. Otwieramy. Paweł będzie słuchacz, czy nie? Nie było! Paweł Gigaczat bez suchara na finał. Po tej wiosny otwierają się drzwi piekielnej kuchni. Wśród dzisiejszych gości restauracji są m.in. zwycięzcy poprzednich edycji oraz Agnieszka Popielewicz, Honorata Skarbek, Rafał Maserak i rodziny finalistek. Okej, okay. To byli w miarę znani celebryci. Twój tata? O Boże! Mój syn tam jest! Nie wierzę, w końcu go zobaczył, w końcu go przytulę. Oho! Zajebiście, Klaudia już tutaj nie będzie mogła się skupić. Matczyne zapalenie opon mózgowych weszło. Nie będzie mogła się skupić już. Pierwsi goście złożyli już zamówienia. Czy kuchnie są gotowe, by rozpocząć wydawanie dań? Czerwona kuchnia, pierwsze zamówienie. Klaudia, zamówienia, ty czytasz? Pasywka jest zbyt silna.
Jesiotr, zupa, dwa razy przegrzebki. Będziemy walczyć dzisiaj. Czerwoni, krew się poleje. Następne. Jesiotr, zupa, antrykot. Medium, pierogi. Co, szef? Na pewno ogarniemy to wszystko. Zamówienie. Najpierw warzywa, tatar, tak. Burak, zupa, potem kurczak, złocica, dwa antrykoty. Trzeba pociągnąć serwis finałowy i pomóc koleżance. Potem jedzie pancetta, tatar i dwa razy wołowina. Jedziemy. Paulina ładnie szybko czyta. Żeby Kasi ten serwis wyszedł jak pewnie siebie brzmi. No i aby wygrała. Klaudia i Kasia przejmują dowodzenie. Dziś to one są szefami w swoich kuchniach. Jest, jedziemy, tak? Tak jest. Dominik, amuse-bouche. Piekielna kuchnia to jest ciężka praca, duży wysiłek. Jak z przystawkami, kto robi to? Kasia, nie Paulina, ja przepraszam. Wyciągnęłam bardzo dużo wniosków, nauczyłam się bardzo dużo. Ja jestem koło ciebie, tak? Piątka. Przepraszam, po prostu Paulina jako sous-szef ma tyle osobowości, że jak tylko tutaj widzę Paulinę na niebieskiej kuchni, to w ogóle Kasia znika. Będę brała przykład z szefa Amaro, na pewno bardzo duży. Mam nadzieję, że wygram. Podobne nadzieje mają kucharze w kuchni niebieskiej. Każdy chce pomóc Kasi. Daniel, co ty robisz jeszcze? Ja pierogi dalej. Mam w głowie właściwie tylko stawkę, o jaką walczę dzisiaj. Paulina, łatwo z głowy nie wychodzi, widzowie. O pracę wymarzonym przez większość kucharzy w tym kraju miejscu. Kuchnia Kasi idzie jak burza. Paulina, to jest taki męski Amaro. To jak szef Amaro na ciebie krzyczy. Z jednej strony się boisz, a z drugiej strony trochę jesteś rozmarzony. Tak samo z Pauliną jest. Trochę się boisz, ale trochę można się rozmarzyć. Przekąski wychodzą jedna za drugą. Serwis! Są numer 12, Pawle. I mamy wszystkie amuse-bouche. Od rodziców masz? Od jakich rodziców? Od mamy. No moja rodzina. Fajnie. Pomachaj. Naprawdę się ich nie spodziewałam. Jeszcze w tak ważnym ult zultowała, niechcący, wywołany, sprowokowana do ulta. Sprowokowana do ulta, nie miała szans. Kasi nie mogli siedzieć przy pustym obrót talerzem, pięknie. Również są gotowe. Serwis! Dużo nam jeszcze brakuje, ale i tak wszystko wyjdzie, okej. Na razie wyszły przekąski na stół Agnieszki Popielewicz. A do kuchni trafiają kolejne zamówienia. Kasia, nowe zamówienia są? Tak jest, szefie. Burak, raz zupa, potem kurczak i wołowina. To bierz te dwie rzeczy, a ja robię te dwie i będziesz miała to zaraz. Stop! Co? Są nowe zamówienia. Co? Tatar, burak, warzywa, złocica, dwa kaczka. Następne będzie krewetki, zupa, pierś z kaczki, pierogi. Nie ma tylko pracujemy. W kuchni niebieskiej Kasia próbuje skompletować przystawki na pierwszy stół. Niestety idzie opornie. Marta, oho. Zupa. Halo? No nie powiedziałaś mi, kochanie. Marta! Marta, za dwie minuty przesmażysz krewetki. Naprawdę nie umiesz czegoś robić szybciej, czy nie chcesz tego robić szybciej? Ale robię, słuchaj, robię, robię. Tymczasem w kuchni czerwonej... Ale to duże problemy, to nie są duże problemy. ...z sałatką z buraka. Czemu takie krzywe są te buraki? Staram się bardzo mocno. W środku, no właśnie. Chcę jak najlepiej. Patrzysz, przecież to widać, który jest piękny, prosty. Daję z siebie 100% po prostu. Halo, obudź się, człowieku. Roland, bierzesz buraki, zostaw jej te warzywa. Przecież tu nie może być cztery parę rąk. Idź buraka rób. Tylko spojrzałem. Dobra, Dominik robi, okej. Okay. To jest, panowie, pokaż to. To jest z grzybnią. Źle przygotowane buraki to niestety nie jedyny problem Klaudii. Oho, duże problemy w kuchni czerwonej zdecydowanie. To są dwa problemy pod rząd. Gdzie jest Jarmusz? Gdzie jest Jarmusz? Przygotowywałeś się siotra. Nie wiem, ej, nie ma chyba Jarmusza. O, kurwa. Kurde, trzeba mieć oczy dookoła głowy tutaj. 5 sekund, Jarmusz chce widzieć tutaj już! O kurwa, tak się ładnie się... Ładnie wykrzyczała, ładnie wykrzyczała. On jest zimny, to ja go nie podam. Ja cię kręcę. Dustin! Klaudia, wszystkiego, całego serwisu sama nie wydasz. Gdyby wzięła to troszkę bardziej na spokojnie i powiedziałaby nam, co mamy zrobić, zamiast próbować robić to za nas, to myślę, że poszłoby dużo gładziej. W tym czasie kuchnia Kasi zmierza do wydania pierwszych przystawek. Za ile supa, Marta? Minuta! Dwa razy, przypominam. Tak, dwa razy minuta! Dwa razy minuta. Czyli dwie minuty. Ale skuteczne tempo. Dwa razy jeden równa się dwa. No bo dania idą na czas. Serwis! Cieszę się, jestem ciekawa. Ale wyszło, dobrze, dobrze. Z kuchni Klaudii również zaczynają wychodzić startery. Hop. Serwis! Tutaj pierwsze przystawki, okay. Pach, 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 tutaj następne, pach, pach, pach. Jedziemy z tym koksem. Na swoje dania doczekała się m.in. rodzina Klaudii. Szef Amaro czujnie obserwuje pracę obu kuchni. Nagle dostrzega błąd Rolanda. Oho, Roland.
No sorry, Klaudia, naprawdę robię to pierwszy raz, znam to tylko z kartki. Ale to spala się. Tak, szefie. A jak widać, dalej jest... Nie wygląda tragicznie, okej. To jest moje popisowe danie. Myślałem, że gorzej wyglądało. Obie. Ogarnij się. Klaudia, pilnuj, bo rozwalą ci finał. Tak, jeszcze raz. Dobra, okej, sorry. Idę to zmienić. Kiedy Klaudia poprawia kaczkę, Kasia próbuje odnaleźć się w zamówieniach na kolejne stoły. Warzywa, tatar, burak, zupa. Lecimy z tym, moi drodzy. Sprawdź, tam jechać. Warzywa, tatar, burak. Kasia ze stresu wydaje polecenia sama sobie. Uspokój się. O nie, Kasia. I tu jest wszystko, dobrze. I tym się teraz zajmujesz. Jest trudno, ale musisz się skupić. W kuchni czerwonej tym razem przygotowanie przystawki z buraka przerosło Justina. No nie może być takie brudne tutaj. To jest brzydkie. Co ty, specjalnie to robisz, czy co? No, coś ty, co ja mam robić w końcu? Włącz myślenie przede wszystkim. No ale duże, gdzie są te duże? Tu są. Co, takie bydlaki mam to włożyć? Tak, takie bydlaki masz dać. Boże, kochany. Jeszcze raz. Dobra, wyluzuj. Ale ostra jest, ostra jest. Dobrze, 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 dobrze. Mam jakieś obawy w stosunku do niego. Mimo problemów Justina, Klaudii udaje się wydać kolejne startery. Jak warzywa? Wychodzą za 10 sekund. Okej? Okay. Aniu, dobrze. Spędziłaś z nami tylko 4 tygodnie, ale robotę wykonałaś dzisiaj niesamowitą. Serwis! Ania bardzo ładnie sobie radzi. Na tym, żeby to było wszystko zajebiste, no bo starałam widać, się że ćwiczyła, jakie nie było. Starają się wszyscy, a Paweł, na, Paweł najbardziej, Paweł najbardziej. Zamówieniami. Halo, nowe zamówienia, tak? Zupa dwa razy śledź. Potem kurczak, złocica, wołowina. Na pewno damy razem radę. Drugie zamówienie. Dwa razy warzywa, jesiodr, zupa. Potem dwa razy kurczak, przegrzebki i wołowina. Tak jest. Elegancko. A ja powiem, mi się ten finał zajebiście podoba. Jest taki prawdziwszy, aniżeli pozostałe finały. Mają przygotowane własne dania. Nie ma dużo pierdolenia o sponsorach. Wybrały sobie drużyny. Rzeczywiście widać, że pracują z nimi. Zachowują się jak szefowie, ale też dobry finał jest na chwilę obecną. Bardzo mi się podoba. Nie ma jednoznacznego zwycięzcy. Marta, mogę liczyć na ciebie, czy nie? Powiedz mi. Możesz. Dziękuję. Poradzę sobie. Nie musisz się martwić. Nerwowo robi się też u czerwonej. Słuchajcie mnie. Burak, zupa, kaczka, kurczak i suflet. Trzeba działać, a nie stać w miejscu. A mu zwóz? 3 razy. Dominik. Dominik znalazł sobie wreszcie zajęcie. Tylko czy o to prosiła go Klaudia? No ja ci umyję. I tak nie mam co robić. Weź gotuj. To my dwa. Ono ma wygrać, to a nie. Kurwa, poszedł na zmywak. Naprawdę, Dominik. A mu zwóz miałeś wydawać, Dominik? Obudź się. Co ty robisz? Teraz myjesz? Ja pierdolę, ale odklejka, Dominik. Odklejony, odklejony. Dominik, odklejka. Ma wyjebane na nią. No tak, ale no właśnie. No tu akurat zrobił się burdel, to trzeba przyznać. Mimo bałaganu Justinowi udaje się przygotować do wydania kaczkę. Czy jest to danie na miarę finału? Sobie chyba ze mnie kpisz. Wydaj mi tą kaczkę. Ale skurwiona jest. Jak to czekało? Na... No to trudno, zmieniasz talerze, robisz jeszcze raz. No z tymi kaczkami to Saigon. Niebiescy też próbują wydawać dania główne, tymczasem jednak... Daniel, gdzie jest ten twój holender? Zobacz, stoi. Ale nie, mam mowy. Żony już, bo jest tak gorący, nie dotykaj, poparzysz się. Nie dotykaj, a ten dotyka, kurwa. Między palnikami. Brawo, po prostu brawo. Kasiu, holender się spieprzył, trzeba nowego zarobić, przestał się... To nie jest dobra informacja. Serio? No nie jest. Serio? Kasia, złocica może być za 5 minut. A antrykoty ci nie wystygną już? Nie mam holendra. Właściwie nie mamy nic, jesteśmy w czarnej dupie. Oho. Nie w takim momencie! Chodzą? Są. W kuchni Klaudii widać postępy. Pierwsze dania główne są gotowe. O, dobrze, dobrze, dobrze. Dwa kurczaki gotowe, wychodzą. Przychodzą? Tak. Ale to kaczki muszą być razem. Kaczka, kaczka. Ej, mamy kaczkę. Mamy. Jak się podoba? Wziąłem to sobie na spokojnie. Czy wreszcie wyjdzie? Chciałem to zrobić jak najlepiej, specjalnie dla Klaudii. Czy wreszcie wyjdzie? Uwagi? Nie ma żadnych. Roland, jestem zajebiście, sobie zajebiście, dobrze, Roland. Dobra robota. Pierwsze zajebiście, dania czerwone. Bardzo dobrze. Klaudia nawet nie wie, że wydała właśnie kaczkę dla szefa Amaro. Oho, niespodzianka. Surprise, motherfucker. Smaki są fajne. Dziękuję, szefie. Właśnie dla takich chwil. Dobra, ta kaczkę. Tyle tygodni, żeby potem być z siebie dumny. W kuchni niebieskiej atmosfera robi się napięta. Słuchajcie, jest źle, jest już naprawdę źle. Oho, duże problemy w drużynie niebieskiej. My tego nie wydamy, ten jest już zimny, stara. No po prostu dramat. Markuj drugiego, tego nie wydam już. Tu wybuchnę, łeb mi odleci i będzie problem. Muszę to ogarnąć. Nie mam pojęcia powoli jak. Przestań tylko
weź się w garść. Dobrze. Kubeł zimnej wody na blond głowę i damy radę. Mimo kłopotów Kasia z determinacją walczy o wydanie pierwszych dań głównych. Wydasz mi tą złocicę, Marta? Już wydaję. Tak, już. I niech to będzie najbardziej idealna złocica w swoim życiu. Będzie. Moje złocice są perfekcyjne. Serwis! Bardzo się cieszę. No i udało się. Dobrze, no dobrze. Wyszły wreszcie te dania. Trochę późno, ale wyszły. W zaskoczeniu Kasi jej danie popisowe trafia na Chef's Table dla szefa Amaro. Wewnątrz czuję panikę. Normalne kluchy? Śląskie? Piekielnej kuchni? Coraz bardziej narastającą panikę. Kurde, smaczne to jest. Super, dzięki. Dziękuję bardzo. Kasia, nie, to Paulina robi cały czas przy garach, a Piotrka nie widać, żeby gotował. No, ale... Kij tam wie, kij tam wie, na pewno jest równo. Nie, robił teraz, teraz było widać, że Piotrek robił w tle. Turbo Progress. Wygląda na to, że goście są zadowoleni, ale czy wszyscy goście? O kurwa, nie! Klaudia, nie przeszkadzam, bo widzę, że tutaj jesteś w ferworze walki. Trzymam za ciebie kciuki i jemy. O, bardzo nam smakuje. Jezu, już się bałem, już się bałem, że zwrot. Już się bałem. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Ucieszyłam się. Na szczęście nie zwrot. Kasia chyba pokonała chwilowy kryzys i jak błyskawica wydaje kolejne zamówienia. Jak tam dalej, kurczaczek? Łanie, Kasia. No jest, tak. Jest to czysty, bardzo idealny. Kasia, no miód na moje serce. Serwis! No Celina, to był świetny i wybór. I wszystko zaczyna grać, zaczyna fajnie grać. Serwis! Ładnie, pięknie to brzmi. Serwis, to ja ode mnie, no kup taki w dupa. Klaudia nie daje za wygraną. Czerwona kuchnia wydaje pierwsze desery. O, naprawdę? Stolik VIP, dwa razy owoce. Mam nadzieję, o, że kurczę. To kochani, jeszcze chwila spięcia. O kurczę. I kończymy. Damy radę. Energia, ostatni raz, proszę was o to. No mnie nie wybaczać tego do końca życia, jak ty tego nie wygrasz. Sebastian! Już! Ostra groźba! Najważniejsze, jakie znajdziesz, liście mięty, proszę tutaj. Widać w niej tą determinację i ma dryg do tego i taki power. Serwis! No coś wspaniałego, pracuję jak profesjonalny kucharz. Serwis! Byłam taka szczęśliwa, że to w ogóle jakby się zrealizowało. Goście mogą ocenić, na ile z Kasi profesjonalny kucharz. Na stołach lądują kolejne dania. Okej, fajnie. Słuchaj, naprawdę trzymamy kciuki za ciebie, jest super, naprawdę. Idę, bo kończę prawie wydawkę. Życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. Kurczę, fajnie. No bardzo. Bardzo się cieszę. W kuchni czerwonej na wydanie czekają już desery dla stolika Agnieszki Popielewicz. Lecę. Kogo? Kogo? Proszę, stolik numer 5 VIP. Suflet i dwa razy owoce. Jakie owoce jeszcze? Teraz dobra, ale nie skupmy się na deserach, tylko robimy następne dania. Dobra. Pięć skaczki, pierogi. Rozpędzona Agnieszki Popielewicz. Wydaje kolejne dania. Szef Klaudia ma powody do zadowolenia. Myślałem, że on szampana otwiera przez chwilę. Kaczka kurczak. Super, Marcin, idealnie. No i taka ma wychodzę. Dobrze, że Marcin też się stara. Tak, żeby to wygrała i tyle. Serwis? Klaudia ma coś takiego, taki dieselek. Owoce szykujemy? Jest zajebistym kucharzem, ale no zimny diesel. Gdzie jest mięta, szybko. No jak się rozhulała, to leci. Serwis? Znalazła się na swoim miejscu. Mam nadzieję, że wygra. Tarta! Te tygodnie dużo jej dały. Wie wszystko, jak ma wyglądać, wie, jak ma smakować. Serwis! Robimy ostatni stolik, sprzątamy. Ale piękne są te suflety, tak wyrośnięte. Naprawdę są przepiękne. Zbliżają się do mety. Serwis! Wydajemy ostatnie desery. Po posiłku wszyscy goście restauracji wypełniają specjalne ankiety. O, mogą ankieta Helski Czyn? Smak i prezentację potraw oraz jakość obsługi. Skończyliście? Tak, szefie. Wszystko wydane? Tak, szefie. Dobrze wykonana praca. Dziękujemy, szefie. Dziękuję bardzo. Dzisiaj jestem z siebie dumna, że w ogóle doszłam do tego etapu i... Deser na trzy. No i kurde, dam radę jednak. Finalistki nie mogły tak po prostu opuścić kuchni po serwisie. O, wreszcie. O dziwo. O dziwo, jej bąbelek nie przeszkadzał jej przygotowaniu. Może ją zmotywował nawet, bo Klaudia była naprawdę skupiona. Wszystko wyszło? Tak, szef. Z deserami? Tak, szef. Porządek jest? Tak, szef. Nie mam pytań. Właśnie do takich chwil warto. No, to był równy finał. Ciężko jest mi powiedzieć, kto wygra. To był bardzo równy finał. Bardzo równy.
W oczekiwaniu na ocenę serwisu Kasia i Klaudia nie kryją swoich emocji. Kasiu, obiecałyśmy sobie, że wydamy ten serwis i wydaliśmy ten serwis. Już jesteśmy wygrane. Obie wygrały! Amaro musi jednej i drugiej zapłacić. Po raz ostatni w tym sezonie szef Amaro oceni pracę kucharzy. Czy finalistki stanęły na wysokości zadania? W 10. tygodniu Piekielnej Kuchni w finale doczekaliśmy się sprawnego serwisu wszystkich. Waldek wygra, widzowie, taka jest prawda. Jest czas i miejsce, żeby kogoś szczególnie wyróżnić, podziękować? Tak. Klaudia? Ja bym chciała na pewno podziękować Ani. Roboty wykonałaś dzisiaj niesamowite Marcinowi. Teraz wiem, że zawsze byliśmy drużyną. Wszystkim gratuluję oczywiście. Kasia, jakieś szczególne podziękowania? Tak, dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy byli w mojej drużynie. Celina, no ty dzisiaj byłaś moim drugim, właściwie cieniem moim byłaś. Daniel, widziałam i czułam, że naprawdę jesteś ze mną. Dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim. Bardzo dziękuję. Wyciągnijcie tylko właściwe Marta. Wnioski z tych lekcji. I jak zróbcie zawsze coś fajnego i porządnego ze swoim życiem i z polską gastronomią. Ja wam życzę powodzenia i będę trzymał za wszystkich, jak tu jesteście, kciuki. Dziękuję wam bardzo, a finalistki zaproszę do mnie do gabinetu. O, gabinet Amaro. Trzymajcie się. Dziękujemy, szefie. Już niebawem dowiemy się, jaką decyzję podejmie szef Wojciech Modest Amaro i która z pań wygra trzecią edycję Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia. Najpierw czas na spotkanie szefa oko w oko z finalistkami. Jakich argumentów użyje Kasia, by przekonać szefa, że zależy jej na wygranej? Co powie Klaudia, by potwierdzić swoją determinację, progres i miłość do gastronomii? Znalazłyście się w tym finale nie bez powodu. Byłyście najbardziej kreatywne, najbardziej zdeterminowane. Umiałyście sobie poradzić ze stresem, najlepiej zarządzałyście kuchniami i byłyście odporne na wszelkie możliwe przeciwności losu. A tych wam nie szczędziłem, ale tylko po to, żeby zobaczyć, jak się zachowujecie w tych sytuacjach. Z jedną z was spotkam się w mojej restauracji, no i będziemy razem pracować. A z drugą jako gość. Więc ta decyzja jest dla mnie bardzo ważna. Dlaczego chciałabyś wygrać, Klaudia? Chciałabym się dalej uczyć. Uczyć się właśnie u boku. Jeżeli powie o dziecku, to przegra. Jak to połączysz z byciem mamą? Samotne wychowywanie dziecka nauczyło mnie bardzo dużo. Bardzo dużo mnie też kosztowało. Okej, sama nie powiedziała, to Amaro się zapytał. Dla mnie już nie ma rzeczy niemożliwych, na pewno. Kasiu, dlaczego byś chciała wygrać? To jest szansa jedyna w życiu i tu nie chodzi o pieniądze, bo zawsze powtarzam, że na pieniądze zarobię pracą własnych rąk. A taka praca to naprawdę marzenie, które rozwija, gdzie każdego dnia czegoś się człowiek uczy. Ładna odpowiedź Kasi, podoba mi się. Z pasją, z miłością, a nie tylko z marzenia schabowych. Dania, które przygotowałyście dzisiaj, jak poskładałyście swoje zespoły, jak motywowałyście je, jaką otrzymałyście ocenę od gości podczas dzisiejszego serwisu, jaki zrobiłyście progres przez te 10 tygodni, to wszystko będzie składową mojej ostatecznej oceny. I jak będę gotowy, dam wam znać. Tak jest. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Jezu, ale to jak to było? To prawda, Szelar. Klaudia ruszają w drogę na wielki finał Hell's Kitchen. Pora na 8 godzin jechania limuzyną. Całkowicie odmieni życie jednej z nich. Denerwuję się. Chyba każdy by się denerwował na moim miejscu, bo za chwilę mogę usłyszeć decyzję, która może całkowicie zmienić moje życie. Przede mną wielka chwila, chwila prawdy, moment, o którym marzyłam, przekraczając progi Piekielnej Kuchni. Ten moment był tak odległy, a teraz dzielą mnie tylko minuty od niego. To jest niesamowite uczucie. Jestem ciekawa, czy moja praca przez te 10 tygodni to było to, czego szef Amaro poszukuje, czy zasłużyłam Kasia na tę nagrodę. Rozpuszczone włosy. To jest tak wysoka stawka, pasują że wydaje jej. Mi się, że to nie ja w tym uczestniczę, że to się dzieje gdzieś obok. Nigdy w życiu nie przypuszczałabym, że najlepszy szef kuchni w Polsce będzie rozważał decyzję o przyjęciu mnie do swojego zespołu. Ja oczywiście nie życzę Klaudii źle, bo obie na to zasługujemy, ale mam nadzieję, że byłam trochę lepsza. Dużo ludzi we mnie nie wierzyło, ale
Ja pokazałam swoim silnym charakterem, że można przenosić góry. Czekam na takie zwieńczenie tej drogi, którą tutaj przeszłam. I byłaby tym ta wygrana. A już za chwilę. Kurwa, znowu nie. Finał poprowadzi Paulina Sekut-Jerzyna. Siema, Paulina. Witam, witam, witam. Areczek! Dobry wieczór. Dobry wieczór, Paulino. Po 10 tygodniach prawdziwie piekielnych emocji mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na wielki finał trzeciej edycji Hell's Kitchen. Już za chwilę dołączą do nas Kasia i Klaudia i za moment dowiemy się, która z nich zdobędzie 100 tysięcy złotych oraz pracę u boku najlepszego szefa w Polsce, szefa Wojciecha Modesta Amaro. A w naszym finałowym studio witam bardzo gorąco mentora uczestników i międzynarodowej sławy szefa Kurta Schellera. Tak, Kurt Scheller! Powitajmy również zastępców szefa Amaro, Paulinę Sawicką i Piotra Ogińskiego. O Boże, tak obok Kurta siedzieć! Witam półfinalistę, to szefa Marcina Jabłońskiego, który w tej edycji Piekielnej Kuchni dzielił się z uczestnikami swoją Kurt wiedzą. Scheller. I od razu humor lepszy. Jest z nami również znany z poczucia humoru menadżer sali Paweł Gruba. O, Paweł! Witam gorąco uczestników trzeciej edycji. Są także z nami kucharze z pierwszej i drugiej edycji, wśród nich zwycięzcy programu Monika Dąbrowska i Łukasz Kawaler. Jest z nami także niesamowita publiczność w studio. Brawa dla was! Zgodzicie się Państwo ze mną, że brakuje tylko jego. Już teraz przed wami jedyny w Polsce zdobywca gwiazdki Michelin. Szef Wojciech Modest Amaro! Oto i on! Jedyny niepowtarzalny, Wojciech Basiura. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szefie, jak będziesz wspominał tę trzecią edycję Hell's Kitchen, te 10 tygodni? Każda edycja to dla mnie kolejne wyzwanie. Jak zawsze wybrałem do Piekielnej Kuchni. Ale włoski to ma jak nastolatek teraz. Zawodowców i postawiłem sobie za cel pokazanie im świata prawdziwej gastronomii. Krok po kroku podwyższałem poprzeczkę, a w tym jestem naprawdę dobry. O tak, to się zgadza. I to była naprawdę owocna decyzja. Już za moment dowiemy się, kto wygra tę piekielną rywalizację. Jeszcze stolik Radia Z, Jezu. Wow. Moment, w którym czas rozstrzygnąć. Przecież to jest rozpieszczenie. Konkurs słuchaczy Radia Z, jest ze mną Marcin Sońta. Marcinie, opowiedz pokrótce, na czym polegał ten konkurs. Najpierw muszę powiedzieć, że przyszło bardzo, bardzo dużo zgłoszeń, to na świetnym poziomie, kilkaset zgłoszeń. Wszystko jakie dania teraz wygrały? I to takie, na które myślę, że nawet szef Amaro spojrzałby łaskawym okiem, mam nadzieję. Więc poziom bardzo wysoki, bardzo dziękuję. Konkurs polegał na tym, żeby przygotować danie z produktów, które zaczynają się na jedną daną literkę. O! Jakie danie wygrał? Wygrała literka S, sernik ze słodkimi ziemniakami. To jest autorka tego przepisu, Justyna. Gratulacje, wielkie brawa. Kurwa. Nie. Nie możesz być tak odsfaniarą, że sernik ze słodkimi ziemniakami. Sernik z... serowy stek, a nie, bo serowy stek to w sumie jest dwa razy na S, to nie, ale serowa ryba z czymś tam słodkim. Nie można tak. Dziękuję serdecznie. Pani Justyno, gratuluję, talent godny Piekielnej Kuchni. Moi drodzy, myślę, że zgodzicie się ze mną, że czas powitać główne bohaterki dzisiejszego wieczoru. Szef, czyń swoją powinność. Powitajmy Kasię, amatorkę gotowania z Katowic. I Klaudię, właścicielkę restauracji i samotną matkę ze Złotowa. Zapraszamy. Klaudio, to było... Widzowie, no muszą dodać samotna matka, bo wiecie, nas wkurwia to, że ona
że ona tyle mówi o swoim dziecku i tak dalej, ale dla takiej samotnej mamy, która sobie ogląda Piekielną Kuchnię, no to jest nadzieja, że nawet będąc samotną mamą i nawet jak życie ciebie skopie po dupie i zostaniesz sama z bąbelkiem, którego musisz wychowywać, to i tak da się coś osiągnąć. You know, guys, you know. Inna tego, kategoria. O, ciężkie 10 tygodni, jak zapamiętasz? Te 10 tygodni w Piekielnej Kuchni. O, bardzo znacznie, szefie. Po prostu niesamowita, ciężka praca. Niesamowicie ludzie przede wszystkim, no i spotkanie z szefem, naprawdę. Podobno na każdym serwisie miałaś jakiś talizman w kieszeni. Masz go dzisiaj? Oczywiście, że mam. Co to jest? To jest zdjęcie mojego syna, który walczył razem ze mną. Zobaczmy w takim razie tę twoją wyboistą drogę do wielkiego finału. Ale szybka ta droga, ja pierdolę, ona speedrun zajebała do tego finału. Gratulacje, tak wyglądała twoja droga do finału. Kasiu, a co dla ciebie było najtrudniejsze w Piekielnej Kuchni? Tak naprawdę każdy dzień tutaj dla mnie to było wyzwanie. Najtrudniejszym momentem był dla mnie moment, w którym przestałam wykorzystywać... W którym Marcin musiał odejść i w którym został zajebany z mojej drużyny. To był najcięższy moment. ...szansę, jakie niesie ze sobą ten program. Stanęłam w miejscu z rozwojem. Musiałam zmierzyć się sama ze sobą, uporać się z tym. Wygrałam. I to chyba był ten moment, w którym z amatorki stałam się kucharzem. Spójrzmy zatem, jak wyglądała twoja droga do wielkiego finału. Teraz to już startują castingi do czwartej edycji. O, casting do czwartej edycji. Kuchni. Jeśli chcecie spełnić swoje kulinarne marzenia, nie przegapcie swojej szansy, tylko wpadajcie na castingi, bo i wy możecie przebyć dokładnie taką drogę do finału. Chyba się zgłoszę, chyba się zgłoszę. A zatem zgłaszajcie się, castingi już trwają. Nie zmarnujcie swojej szansy. A teraz zbliża się najważniejszy moment dzisiejszego Guncel. Wieczoru. Pora wybrać zwyciężczynię trzeciej edycji Hell's Kitchen. Piekielna Kuchnia. Cieszę się, że polskie kobiety coraz mocniej polskie kobiety, które korzystały z polskich potraw, z polskich produktów. Obie udowodniłyście, że w kuchni płeć i wiek nie mają znaczenia. Na polskiej ziemi. Wystawiłyście sobie najlepsze referencje z możliwych. I naprawdę jestem z was dumny. Budowa napięcia. Wziąłem pod uwagę wasze 10 tygodni w Piekielnej Kuchni. Postępu, jaki dokonałyście. Kreatywność, sumienność, precyzję w tworzeniu dań, determinację i umiejętność zarządzania zespołem. Sprawdziłem, jak radzicie sobie ze stresem, w tym jestem dobry. Tak. I jak rozwiązujecie sytuacje kryzysowe. Przeanalizowałem oceny, jakie wystawili wam goście po finałowym serwisie. Po zestawieniu tych wszystkich kryteriów z wielką przyjemnością ogłaszam, że zwyciężczynią trzeciej edycji... Nie ma przerwy na reklamę, to jest dziwne. Hell's Kitchen, Piekielna Kuchnia jest... Jezu, ale to jak to? Ktoś płacił? Kasia! Nie było przerwy! No i zajebiście! Wielka, niezwykle ważna chwila dla jej rodziny, dla jej bliskich. Symboliczne wręczenie Hitla. I drodzy Państwo, 100 tysięcy złotych wędruje w ręce Kasi Domańskiej. Kasia, jak się czujesz? Biorąc pod uwagę, że przeszłam najdłuższą rozmowę kwalifikacyjną w swoim życiu, to naprawdę to jest cudowne uczucie. Co zrobisz z wygraną? No nie wiem jeszcze. Będę o tym myśleć potem. Podobno w atelier się tyle pracuje, że nie będę miała nawet czasu ich wydać, ale zobaczymy. Bardzo proszę o wręczenie
czeku. 100 tysięcy złotych, proszę Państwa, wędruje w ręce Katarzyny Domańskiej, zwycięzczyni trzeciej edycji Hell's Kitchen w piekielnej kuchni. Moi drodzy, zapraszamy Was na castingi do czwartej edycji Hell's Kitchen. Szef, dlaczego warto przyjść do czwartej edycji? Pamiętajcie, że castingi trwają. Zapraszamy wszystkich, żeby otworzyć sobie drzwi do świata wielkiej gastronomii. Zapraszamy. Jezu, co to był za jumpscare? Zapraszam, a wszelkie informacje o castingach do czwartej edycji Piekielnej Kuchni znajdziecie na Facebooku Hell's Kitchen. Moi drodzy, dziękuję, że byliście z nami. Dziękuję wszystkim uczestnikom, zwycięzczyni Kasi, a także szefowi. Moi drodzy, to wielka chwila dla nas wszystkich. Zapraszam Was tutaj. Brawo! Dziękujemy serdecznie wszystkim tym, którzy tworzą ten program i tym, którzy byli z nami przez cały czas. Do zobaczenia. Dziękuję za 100 bitsów. Widzowie, recenzja tego sezonu. Recenzja sezonu Hell's Kitchen, Piekielna Kuchnia, trzeci sezon. To jest sezon, który mi się najbardziej podobał pod względem dymów, pod względem montażu. Nie było wkurwiających tyle lokowań produktu. Było fajnie to zorganizowane. Zawodnicy nie byli najlepsi. Byli lepsi zawodnicy w innych sezonach, niestety. Ale cała reszta była super organizacyjnie. Jedynie co zawiedli to zawodnicy, którzy moim zdaniem nie byli super. Sezon oceniam 7 na 10. Był dobry. Poprzedni był lepszy, ale był lepszy niż pierwszy sezon. Albo na poziomie pierwszego sezonu nawet. Albo na poziomie pierwszego sezonu. Jeżeli chodzi o bingo, w tym sezonie to wygląda to tak. Widzowie, bingo nasze finałowe mamy jedno i tyle. Nikt nie narzekał, że nie chce z kimś gotować. A, wiwa dla wygranej osoby. To jeszcze tutaj jest. To jeszcze wiwa dla wygranej osoby, ale to nie daje nam bingo. I gdzie jeszcze? I środek? No nie. A, tutaj jeszcze tutaj, to przepraszam. Dwa binga tylko mamy, zatem no nie poleciało tego. Z psycha nikomu nie siadła, o dziwo, nie było żadnego wypadku, nie było polskich potraw, nie było krótkiej przerwy przed wygraną, to jest pojebane. To jest popierdolone, że nie było krótkiej przerwy przed wygraną. To jest niesamowite, że nie było krótkiej przerwy przed wygraną, co nie?